Szulc. Paweł Szulc. Część z was już mnie zna. Na co dzień zajmuję się poszukiwaniem robaczków i nie tylko, wszelkiej maści obciążeń w naszych organizmach. Stosuję również terapie związane z pracą z podświadomością i wyciąganiem z niej, uświadamianiem zapisów, które... które powodują, że później zachodzą w nas i nie tylko zjawiska, których nie rozumiemy, a chcielibyśmy zrozumieć. Chociażby choroby, wszelkiego rodzaju lęki, chociażby poczucie braku. No. A niejednokrotnie nie jest to nasz brak, tylko to jest brak wynikający z doświadczeń naszych dziadków, naszych pradziadków. A w nas jest tylko zapis związany z tym, że ktoś czegoś nie zrozumiał, ktoś czegoś nie odpuścił. A my to później mamy do przepracowania, do uświadomienia sobie i do odpuszczenia po to, żeby kolejne pokolenia nie miały z tym problemu. Mariusz mnie prosi, żebym powiedział kilka słów o tym, co mówił mój szanowny przedmówca. Jak z kolei moja wiedza ma się do zastosowania Ormusu. Ormus jak najbardziej tak. Wszystkie czynniki zewnętrzne zdecydowanie są czynnikami poprawiającymi stan naszego organizmu, możliwość funkcjonowania organizmu. Tylko z uwagi na to, chociażby czym ja się zajmuję, dobrze jest jeszcze dołożyć taki mały czynnik, który nazywa się świadomość. Świadomość siebie powoduje, że to, co powiedział kolega, proszę, macie produkt, obserwujcie. Czym jest obserwacja? Obserwacja jest niczym innym niż świadomością swojego ciała. Świadomość swojego ciała powoduje, że nagle, jeżeli skupiamy się na potrzebach ciała, przychodzą nam rozwiązania w postaci myśli, w postaci osób, które nagle zaczynają mówić o tym, że słuchaj, mi pomogło to czy tamto, tak? Tamtej osobie pomogło to i w odniesieniu do tego wszystkiego nagle przychodzą do nas z gotowymi rozwiązaniami. Tak? I teraz co to rozwiązywanie poprzez świadomość ma wspólnego z Ormusem? Ormus, tak, jakby podwyższa naszą energetykę i zdecydowanie mogą tutaj ustąpić objawy. Pytanie, czy wszystko? Z uwagi na to, że programy, które są zapisane w każdej praktycznie jednej naszej komórce, Ormus może to w jakimś stopniu wyczyścić, na pewno. Ale ja bym go stosował jako coś, co wspomaga. Coś, co wspomaga, bo między innymi na tym opiera się medycyna akademicka, że stara się zrobić wszystko, ale za nas. A to nie do końca przynosi efekty, o jakim mogłoby chodzić. No bo jeżeli są historie chociażby onkologiczne, dlaczego osoby za 2, 5, 10 lat mają remisję, tak? Czemu tak się dzieje? Coś to powoduje. Jakiś czynnik jest, który zaczyna od nowa wprowadzać zaburzenia. Świadomość siebie to świadomość też, to co wspomniałem, świadomość pokoleń. Świadomość pokoleń, można byłoby to zignorować, ale praktycznie rzecz biorąc od kołyski porównuje się nasze zachowania, czy nawet nasz wygląd do babci Renki, do dziadzia Kazia, do mamusi, do tatusia, do cioci, tak? I jakby każde takie
uzewnętrznienie, jakby wprowadzenie jakby słowa klucz do naszej podświadomości niejednokrotnie powoduje, że tak jakby ktoś wcisnął przycisk i zaczyna ruszać program. Zbyt często osoby, bo mam też takich klientów, które były porównywane do babci X, nagle zaczynają odtwarzać wszystkie traumy babci. Preparat zewnętrzny może pomóc. Może jakby poszerzyć nam horyzont, to co tutaj mówił kolega, tak? Że nagle włącza mu się zupełnie inne postrzeganie. Ale żeby temat doprowadzić do końca, to trzeba wyrzucić program, który później nami steruje, nami kieruje. Tak? Tutaj chociażby nawiążę też do naszego pobytu w Grecji. W Gruzji, tak. W Gruzji i nagle się okazuje, czemu Grecja. Widocznie też tam byliśmy. W każdym razie, nawiązując do tego tematu pobytu w Gruzji, któregoś wieczora siadamy z Pawłem i nagle temat się zaczyna, tak? I nagle pyk zrozumienie, tak? I dzisiaj Paweł mi mówi, słuchaj, jak wróciłem, Majka pierwsze co? Rozmawiały z Pawłem. Bo tą zmianę związaną z uświadomieniem od razu gdzieś tam w nas widać w naszej przestrzeni. To trzeba, żeby to zaobserwować, to po prostu trzeba doświadczyć. No, żeby doświadczyć, no, trzeba z kolei troszeczkę porozmawiać. Także do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mega istotne jest wspomaganie organizmu poprzez wszelkie możliwe dostępne preparaty, ale też ta praca z podświadomością jest nie do zastąpienia. Nie do zastąpienia. Co proponujesz? Jakie te prace? Jakie metody? Najlepsze są metody, że tak powiem, naturalne. Tak? Czyli taką najskuteczniejszą, naturalną metodą dla nas, żeby sobie cokolwiek uświadomić, jest po prostu rozmowa z przodkami. Z tymi żyjącymi przodkami, tak? No bo nie każdy ma tą zdolność i potrafi gdzieś tam mentalnie zaprosić tych, których już nie ma. Natomiast najlepiej jest rozmawiać z tymi, którzy żyją i najwięcej możliwych informacji wyciągać 9 miesięcy przed poczęciem, 9 miesięcy ciąży, pierwszy rok życia. Tam jest cały zapis, który później odtwarzamy w cyklach. Mogą to być cykle roczne, dwuletnie, pięcioletnie, dziesięcioletnie. To najbliżej, najlepiej z rodzicami. Najlepiej z rodzicami, najlepiej jest z mamą, ponieważ stosunkowo najwięcej zapisów powstaje związanych z emocją mamy w tamtym czasie. Najwięcej. Przed poczęciem. Przed poczęciem też. 9 miesięcy przed poczęciem, 9 miesięcy ciąży i cały pierwszy rok życia. I ciekawostka może nie, ale każdy kolejny cykl, który następuje po sobie, ma za zadanie otworzyć nam oczy, ma za zadanie nam coś nam uświadomić, coś, co później spowoduje zmianę i każdy następny cykl z reguły jest silniejszy. To tak jak pierwszy cios od przeciwnika jest taki sobie, tak? Ale każdy następny jest coraz bardziej odczuwalny i w końcu nas powala. Chyba, że ktoś działa z zaskoczenia pierwszy i ostatni i leżymy, tak? Ale jeśli chodzi o cykle, każdy cykl jest silniejszy, silniejszy, silniejszy. Cykl. To cykl, tak jak wiosna, lato, jesień, zima. Tak? Cykle, które zachodzą w naturze, rządzą również naszym ciałem. I to są pewne algorytmy, tak? Które się odbywają co 2 lata, co 5 lat, co 10, co 4, co 7, co 16, co 30. Dokładnie dzieje się niekoniecznie to samo, ale oparte jest to o te same emocje. Dokładnie te same emocje w tym samym czasie się pojawiają.
Ma to też związek z latami urodzenia, bo niejednokrotnie jest tak, że załóżmy, mama ma 30 lat, rodzi nas, tak? I my mając 30 lat, nam też się rodzi dziecko. Mama coś przeżywała mając 35 lat, nagle się okazuje, że my w tym samym czasie przeżywamy dokładnie te same emocje. To jest zapis. Choroby też? Choroby mogą być też dokładnie, nawet wręcz te same, ale mogą wystąpić inne choroby. Tak? Bo jedna osoba w wieku 35 lat, no nie wiem, ma duży problem z... Ja tam coś prozaicznego. Jakieś bardzo silne bóle brzucha, tak? A my mamy w wieku 35 lat na przykład jakieś tam problemy z wątrobą. Tak? Ale choroba jest choroba, tylko dlaczego akurat w tym samym czasie? Wiekowym, tak? Bo to nie jest ten sam czas na tej skali liniowej, tylko jest dokładnie odzwierciedleniem odbicia. Poza tym w odniesieniu jeszcze, no bo tu będę się kolegą troszkę wspierał na tym ormusie. Poza tym tutaj jeszcze można by było się odnieść do naszego umysłu. Tak? Nasz umysł często lubi różne rzeczy bojkotować. I niejednokrotnie, jeżeli bierzemy buteleczkę, nieważne czego, czy to będzie miód, czy to będzie ormus, czy to będą jakieś witaminy, tak? Myślimy, że one zrobią coś za nas. One mogą, ale wcale nie muszą. Cuda i nie tylko związane z tym, co się dzieje w naszym życiu, czy to będą choroby, czy to będą spotykani przez nas ludzie, przyciągani w formie partnerów biznesowych, partnerów życiowych, wydarzają się, jeżeli wychodzimy im naprzeciw. Dobrze, dobrze. Także tutaj chociażby wyjście naprzeciw jakiejkolwiek dysfunkcji naszego organizmu i powiedzmy, czy zakupienie u kolegi ormusa, czy trafienie do mojej osoby, to trzeba wyjść naprzeciw. Tak? I to równie dobrze i jedno i drugie może zadziałać, a jeszcze lepsze efekty można uzyskać przy zastosowaniu jednego z drugim. Bo wtedy zwiększenie tej percepcji związanej z odpowiednim zasileniem w odpowiednie substancje odżywcze organizmu plus podniesienie energetyki powoduje, że szybciej do pewnych rzeczy docieramy. Nagle to kojarzenie to jest po prostu tak. Także mniej więcej. W jaki sposób zresetować ten zapis? Reset zapisu... co jeszcze jest istotne? Żeby wam ułatwić jakby skojarzenie, to jest taki efekt szyn, tak? Że często właśnie to powielanie następuje z uwagi na to, że jakby życie naszych rodziców to tor, tak? I my, dochodząc do powiedzmy pewnego wieku, a nawet już od kołyski, tak jakby wskakujemy, tak? Równolegle na ten tor. I podążamy tym samym torem. I później jest to właśnie przeniesienie. To odbicie i powielanie. To w jaki sposób można to zresetować? Wystarczy sobie tylko uświadomić. To, co umysł rozumie, ma potrzebę przetwarzać? Umysł tylko przetwarza to, czego nie rozumie. Tak, to wystarczy tylko zrozumieć. Uświadomić sobie, że
To, że partner mną poniewiera, tak? Czyli był to problem, jak się przyjrzymy życiu mamy? Mój? Czyje? I w tym momencie pyk, łzy, po temacie. To jest jak matryca. Tylko, żeby dotrzeć do tego, trzeba wejść w rolę obserwatora, a niejednokrotnie jest nam ciężko samemu coś zaobserwować, ponieważ w tym uczestniczymy, tak? A kto jest dla... Każdy z nas, bez względu na to, ile mamy lat, każdy z nas jest czyimś dzieckiem, tak? I teraz, jeżeli dziecko ma jakiś deficyt związany z rodzicami, czy ono powie, że dostało od rodzica coś złego? Rzadko kto. Chyba, że ktoś się czuje naprawdę stabilny, mocny i wtedy powie, tak, mamusia z tatusiem nie miała racji. A większość osób mówi, nie, no tylko nie mamusi i tatusi. Znaczy, nie mamusia i tatuś. Oni niczemu nie są winni. I dopiero jak osoba z zewnątrz przychodzi, która staje się obserwatorem, nagle się okazuje, tak, że życie moich rodziców to jest dla mojej osoby jedna wielka trauma.